Siemanko, przyszedłem odwiedzić chłopaków, zobaczyć jak im tam idzie z remontem. A wracamy do mieszkanka, zobaczymy co się stało. Podobno jest niezła rozpierducha. Ciekaw jestem. O, witam naszego operatora. Zapraszam. Proszę, pierwsza kontrola. Po pierwszym dniu. Proszę zobaczyć co tutaj się dzieje. Dobry. O Jezu! Zauważasz, to jest teraz trzecie pobojowisko. Proszę zobaczyć, jak to wygląda po pierwszym dniu naszej ciężkiej pracy. W sumie to, żeśmy nic nie zrobili, zburzyli kilka ścianek, zdarliśmy tapetę, zaczynamy ją oczyszczać. Jakby ktoś potrzebował trochę gruzu, to zapraszam, oddam za darmo. Nie ma problemu, trochę jest do oddania. Na tym etapie wygląda to, jak wygląda. Jeszcze dużo przed nami. Następną rzeczą, jaką będziemy robili, będziemy ustawiali elektrykę. Ale dla Kasi i Tomka mam bardzo fajną wiadomość. Prosili mnie o jedną rzecz. Uważaj, Maciej, żebyś się tutaj nie zabił. Dla Kasi i Tomka mam bardzo dobrą wiadomość. Dlaczego? Dlatego prosili mnie, ich marzenie było to, żeby zrezygnować z wanny. Kompletnie chcieli wanny. Ich marzeniem był prysznic z szybą oddzielającą część tą mokrą od części tutaj takiej użytkowej, czyli od umywarki, od tego tutaj pięknego kibelka. I co się okazało? Jak żeśmy zaczęli robić demolkę, Maciej, może zobaczysz. Okazało się, jak żeśmy zaczęli robić demolkę, że jest bardzo fajny spływ. I co można zrobić? Nie będzie brodzika. I to jest dla nich bardzo dobra wiadomość. I zrobimy tutaj odpływ pionowy. Czyli będzie odpływ pionowy, będzie zejście wody. Tutaj połączymy tylko szybę. Myślę, że gdzieś na 60 cm. Sufit oczywiście będzie podwieszany. Największym problemem, co już mówiliśmy wcześniej, będą te niestety grzejniki, ale to z tym sobie jakoś musimy poradzić. Oczywiście musimy pochować te rury, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także 1-0 na razie dla nas. Widzicie, nie wszystko jest tak straszne, jak to faktycznie wygląda. Natomiast kupę niestety pracy jeszcze jest przed nami. Maciej, tak jak opowiadaliśmy na samym początku, oczywiście tej ściany nie będzie. To będzie jedna duża, wielka przestrzeń. Zastanawiamy się tylko nad jedną rzeczą. Można zwrócić uwagę, jest różnica poziomu w tej chwili pomiędzy kuchnią a tutaj salonem. Zastanawiamy się na tym etapie, co zrobić, bo w pierwszej kolejności miało być wszystko otwarte, ale najprawdopodobniej zrobimy, bo będzie to efekt naturalnego drewna. Chcemy połączyć takie naturalne surowce, żeby nadały takiemu ciepłu. Zastanawiamy się, czy tu nie postawić takiej lamelowej ścianki, ale z drewna. To będzie zwiększanie, lamelowa ścianka będzie zwiększeniem, tu będzie też drewno do stolika jadalnego i tak samo ściana do telewizora też będzie w stylu drewnianym, lamelowym. Zobaczycie, jak to będzie w efekcie końcowym wyglądało. Myślę, że to będzie najlepsze ukrycie tej różnicy poziomu, bo oczywiście będziemy musieli jeszcze wylać tutaj posadzkę samopoziomującą, żeby wyrównać pod panele, żeby wyrównać przedpokój do tego salonu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na tą chwilę nie jest źle, myśleliśmy, że będzie gorzej. Najgorsze, tak jak zwykle, te rurki, gdyby ktoś chciał się powrócić, trochę potrenować, zapraszam, ale nie chwilę by wytrzymał. Wspominałem jeszcze kwestia tutaj tej praleczki, która będzie zamontowana. Mniej więcej wstępnie żeśmy wyliczyli i jest szansa, że ta pralka się tutaj zmieści. Będzie fajne rozwiązanie. Maciej, poproszę Ciebie tutaj. Ona będzie tutaj oczywiście zabudowana szafą wnękową. Wyprowadzimy sobie z tamtej strony z łazienki wodę. Wyprowadzimy sobie również odpływ od pralki i najprawdopodobniej na 99% wyjdzie nam tak, że będzie w tym odpływie liniowym w łazience. Także bardzo fajne rozwiązanie. Po pierwsze nie zabieramy sobie przestrzeni z łazienki, po drugie zawsze możemy tutaj jakieś ręczniki sobie położyć i tak dalej, płyny i tak dalej. Jest dodatkowa przestrzeń wykorzystana w tak małym mieszkaniu do tego typu rzeczy. O, jeszcze mamy jedną bardzo ciekawą sprawę. Mówicie, że trzeba być kreatywnym. Jesteśmy kreatywni. Kolega Marek zaraz pokażę zarobisty patent na kontakt 360 stopni w starym wykonaniu. Marek, mamy fajny włącznik tutaj, z tej strony i w tej stronie. Zajebista sprawa.
Demolka bombowa, bardzo mi się podoba. Już nie mogę się doczekać efektów finalnych. Jeszcze będziemy ich odwiedzać. Witam cię, Maciej, po raz kolejny. Siema. No, jak widzisz, jest to nasza trzecia odsłona w tej chwili. Troszeczkę się tutaj zmieniło od tego czasu. Minęło, myślę, jakieś 4,5 tygodnia. Jesteśmy na tym etapie praktycznym, gdzie zaczniemy w tym momencie wykańczać to nasze dwupokojowe mieszkanie. Zapraszam się do salonu, zobaczysz, co się zmieniło. W tej chwili mamy całe sufity już ogarnięte, mamy je wyszlifowane. Na raz jeszcze oczywiście musimy to wymalować, zrobić zaprawki, ale tu jest tak naprawdę już ten efekt końcowy, również ściany. Tym środkiem ściany się nie przejmuj, z uwagi na to, że ona została zostawiona specjalnie po to, że tu będzie naklejone drewno pod stolik, pod telewizor. Pomiędzy tym drewnem, można sobie wyobrazić, będą dwie wiszące lampy. Jedna lampa centralna. Tu zrobiliśmy, jak robiłeś ujęcia poprzednio, bądź w pierwszym naszym wejściu, była rura centralna, w tej chwili ona jest zabudowana. To nie jest tylko zabudowa, bo tutaj się kryją cztery halogeny. Są przewody wstawione, także będzie też bardzo ładne oświetlenie. No i co dalej? Musieliśmy się zamontować jeszcze kondensator, bo stwierdziliśmy, że wygląda to nieciekawie, ta ściana. W związku z powyższym nakleiliśmy płytę, wyszpachlujemy ją ładnie, obstawiliśmy narożniczki, wylaliśmy już beton pod parapety. Czekam, za przyszłym tygodniu miał przyjechać parapety. No i tak naprawdę jesteśmy na etapie malowania i wykańczania mieszkania. Co bardzo istotne, jak mu wspominałem w pierwszym materiale, Kasia i Tomek troszeczkę chciała zaoszczędzić kosztów, natomiast wypespadwaliśmy im, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, tu była różnica w progu, jak żeśmy zniszczyli, wyburzyli tą ścianę. Tak jak tutaj widać, jest różnica 2-3 cm. Wskuliśmy to całe, wywaliśmy, wylaliśmy nową posadzkę, nowy beton. W tej chwili zastanawiamy się, jak wyjdą poziomy, już mniej więcej mamy to mniej więcej oszacowane po to, że chcemy na całej powierzchni mieszkania, żeby powiększyć optycznie to pomieszczenie i nie zamykać jej progami, chcemy wszędzie panele bądź deski ułożyć w jednej całości. Bardzo ciekawe rozwiązanie będzie tutaj z tymi trzema kontaktami. To będą nowoczesne kontakty elektroniczne, bardzo fajne, ciekawej formie, w fajnym designie. Generalnie w całym mieszkaniu będzie to się bardzo fajnie komponowało. Tak jak mówiliśmy, tu są łączniki do oświetlenia halogenowego pod zabudowę, do oświetlenia pod telewizor, pod lampę centralną w salonie. Tutaj będzie malutki stoliczek jadalny. No i oczywiście cała przestrzeń związana z kuchnią. Także kuchnia będzie cała zabudowana od góry do dołu, tak naprawdę w jednej linii. Będzie stała oddzielnie lodówka. Zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą, ponieważ wymieniliśmy w całym mieszkaniu instalację. Za chwileczkę zobaczycie, jak to wygląda w naszej skrzyneczce. Męczyła nas jedna sytuacja. To jest budownictwo z lat 60., 70. i doprowadzenie prądu z licznika do przedlicznikowego do skrzyneczki jest jeszcze aluminiowe, tam jest 3,5 kwadrat. W związku z powyższym, że zmieniliśmy koncepcję, wywaliliśmy rurę gazową, stwierdziliśmy z Kasią i z Tomkiem, że jednak mimo woli skuszą się na indukcję dwupolową. W związku z powyższym również zamontowaliśmy nowy przewód pięciofazowy, pięciożyłowy, żeby perspektywicznie, kiedy zmienić instalację tą dopływową do domu. Zapraszam cię tutaj, jak to wygląda. Także widać już połączenie, będzie połączone. Na razie jest jeszcze na starych przewodach aluminiowych do prowadzenia tego prądu. Natomiast jak widać, tu są bardzo grube żyły doprowadzone do trzeciej fazy. Jeżeli będzie trzeba sobie zwiększyć kuchenkę indukcyjną do 4,5, bez najmniejszego problemu ta instalacja wytrzyma. Jak widać, na tak małym mieszkaniu żeśmy zamontowali 4-5 S-ów, także każda linia praktycznie ma swoją linię, bez najmniejszego problemu, nie ma prawa się tutaj cokolwiek stać. No, z takich ciekawostek jeszcze, no, zabudowaliśmy również tutaj tą rurę, która szła centralnie, która jest odpowietrzeniem całego mieszkania. I ucięliśmy tą rurę w środku, wstawiliśmy nowe zawory i tymi zaworami przeszliśmy do łazienki.
Tu będzie postawiony również nowoczesny, schodkowy kaloryfer w czarnej obudowie. Zastanawialiśmy się, jak jeszcze wyjść tutaj z wilgocią w tej łazience, ponieważ to jest małe pomieszczenie, jednak jak się będziesz kąpał, będzie tutaj prysznic zamontowany, no to jednak tej wilgoci będzie dłużej i zdecydowaliśmy się na wentylację mechaniczną. Ona jest podłączona tutaj do włącznika, także o tyle będzie fajnie, że jednak przy włączeniu ten wysiąg tej wilgoci będzie znacznie wyższy, ta wentylacja będzie znacznie lepsza. Pamiętacie, wspominałem o tym, że cieszyłem się z tego rozwiązania, że chcielibyśmy tutaj spływ liniowy. Niestety okazało się, że to jest niestety żeliwo, nie jesteśmy w stanie nim zrobić. To żeliwo jest połączone z odpływem wody u sąsiadki. I żeby to zrobić tak naprawdę jak chcielibyśmy, powinniśmy iść jeszcze do sąsiadki, wymienić całe rury tutaj kanalizacyjne i wstawić nową. Niestety takiej możliwości nie ma, w związku z powyższym decyzja jest taka, że wstawiamy tutaj jednak brodzik z prysznicem, z deszownicą. Na środku będzie umiejscowiona szafka podzabudowy, szafka nie podzabudowy, tylko szafka łazienkowa. Na środku będzie duże, chcemy lustro, żeby tą małą przestrzeń powiększyć. Nad tym będzie lampa. No i również dwa punktowe światła, żeby ta łazienka była ładnie oświetlona. I wyperswadowałem Kasi i Tomkowi jedną rzecz. Chcielibyśmy zrobić coś innego, nie całą łazienkę w płytkach. Natomiast tu będą trzy ściany w płytkach. Gabinet będzie zabudowany płytą. Na górze będą szafki, żeby można było wykorzystać, powkładać pewnego rodzaju rzeczy. Odtąd będą płytki położone na ścianie. Ta ściana będzie również opłytkowana i ta tutaj również będzie w płytkach. Natomiast ściana po mojej prawej stronie będzie wyszpachlowana i wymalowana. Jak wspominałem, tutaj będzie ta szafeczka też pod zabudowę. Już jest prowadzenie prądu, wyprowadzenie wody i wyprowadzenie kanalizy. No i przechodzimy do ostatniego pokoju. Tak, tutaj Maciej, możesz pokazać, już są ściany wyszpachlowane, wyszlifowane. Będziemy je w następnej części gruntowali. No tak samo jak w saloniku również, żeśmy położyli zabudowę, to będzie wyszpachlowane. Już jest wylany tutaj beton pod parapety. Zamontujemy nowe parapety, które już były zamontowane. Jeżeli chodzi tutaj o tą wnękę, tak samo jak w przedpokoju, będzie szafa wnękowa. Jak widać, jest tutaj też doprowadzenie do tamtej wnęki, czyli woda i kanaliza. Oczywiście to będzie szafa, tego nie będzie widać. To będzie wszystko ładnie i smacznie wyglądało. Chcemy generalnie pomalować na jasno. Jasno-szary w tej chwili jest modny, także takie kolory tutaj będą widniały. Będzie niespodzianka jeszcze odnośnie ściany w salonie, jeśli mogę Cię, Maciej, jeszcze prosić. Zdecydowaliśmy się na mocny akcent tejże ściany. Ta ściana będzie najprawdopodobniej miała kolor rubinowy z jakimiś aspektami złota. Będzie to ładnie komponowało się z drewnem, z drewnianymi parapetami, z drewnianą podłogą. W sumie mamy nadzieję, że ten efekt końcowy będzie naprawdę zadowalający. Tomek oponował, powiedział, że on nie chce takiego aspektu. Prosiłem, żeby mi zaufał w tej kwestii i myślę, że będzie zadowolony. Zawsze można przemalować, to jest tylko kawałek ściany, ale myślę, że nie mamy jeszcze takiej wyobraźni jak my tutaj i mam nadzieję, że będą zapisani z tego.